Szanowni Państwo, nadeszły święta. Te najpiękniejsze w naszej tradycji, bo rodzinne, bo choć grudniowe, ciepłe, kiedy jesteśmy wszyscy razem, niosące nadzieję. Jak zawsze wyczekiwane, w tym jednak roku z większym utęsknieniem, bo w czasach pełnych przecież niepokoju, lęku o naszą przyszłość, nas samych i naszych najbliższych. Czekaliśmy na nie utrudzeni, jakże inno jak zwykle codziennością, której jeszcze rok temu nikt z nas nie był w stanie sobie wyobrazić, której nikt z nas sobie nie życzył. Codzienności pełnej ograniczeń, bezradności wobec nieznanej choroby, zmuszającej do samotności, izolacji od najbliższych, przyjaciół i znajomych z pracy, szkół, naszych parafii czy ulubionych miejsc spotkań i wypoczynku. W końcu rujnującej nasze dotychczasowe plany i siejącej cierpienie i śmierć. Dlatego w tym roku składamy nasze życzenia ze zdwojoną nadzieją i drżącym głosem. Chcemy zatrzymać tę chwilę nadziei i świątecznego ciepła na kolejne dni i miesiące, aby szczęśliwie w nich wytrwać i ponownie spotkać się z wszystkimi najbliższymi przy wigilijnym stole w następnym roku. Boże Narodzenie wyzwala tęsknotę za tym wszystkim, co najbliższe sercu. Czujemy pragnienie, aby, jak życzył nam nasz wieszcz Adam Mickiewicz, Bóg prawdziwie narodził się w Tobie, aby narodził się we mnie. Opłatek, którym się dzielimy, staje się więc prawdziwym darem Bożej miłości i wiary w wielkość naszego człowieczeństwa. Dlatego, ciesząc się obecnością bliskich, obejmijmy swoją życzliwością również tych, do których nam wciąż daleko, którym winniśmy przebaczenie, pojednanie i zrozumienie, pokonując swoją dotychczasową niechęć i granice słabości. Jakże to pojednanie jest dziś nam wszystkim potrzebne, Polsce, Polakom, również w naszym województwie. To jest możliwe. Ileż dobra i ufności płynie od tych, którzy dziś niosą pomoc potrzebującym, chorym, samotnym. Czyż przykład heroicznej służby drugiemu człowiekowi nie daje tej właśnie nadziei, której sobie wzajemnie życzymy? Widzimy, że jest możliwa. Niesiona potrzebującym przez pielęgniarki, lekarzy, ratowników, opiekunów i wielu innych, nie bacząc na to, kim jest i skąd przybywa potrzebujący ich pomocy. Czy ta służba w tym jakże trudnym czasie paradoksalnie nie daje nam jakiejś wyjątkowej szansy na to, aby na nowo zrozumieć, kim jesteśmy i jacy winniśmy być dla siebie? Bohaterom naszych czasów jesteśmy winni wdzięczność. Myślę jednak, iż okażemy ją najpiękniej, jak tylko jest to możliwe, jeśli sami, wymagając od siebie, otworzymy się na drugiego człowieka. Drodzy mieszkańcy naszego województwa i wszyscy nasi goście, na ten świąteczny okres, jak i na cały nadchodzący rok, proszę przyjąć moje najserdeczniejsze życzenia pokoju ducha i właśnie tej nadziei i wiary w ludzką solidarność. Tej nadziei życzę nam wszystkim ponad wszystko, jednak również szczerze życzę Państwu, każdemu z osobna, wszelkiej innej pomyślności. Nade wszystko zdrowia, szczęścia i wielu powodów do osobistej satysfakcji i radości w Waszych domach i rodzinach, wśród przyjaciół, sąsiadów i wszystkich naszych znajomych. Błogosławionych, radosnych i wesołych świąt Bożego Narodzenia.